Na hali sportowej w Belsku Dużym 6 maja odbył się Gminny Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Imprezę skierowano do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z gminy Belsk Duży. Jej główne cele stanowiły propagowanie odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz wskazanie roli i zadań poszczególnych służb w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas spotkania dzieci miały możliwość m.in. wziąć udział w szkoleniu medycznym, w pokazach sprzętu policyjnego oraz strażackiego, a także spróbować swoich sił w mobilnym miasteczku ruchu drogowego czy wykazać się w konkursie plastycznym. Jak sami dzieciaki widzicie, jest to projekt Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Co to jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to na pewno wiecie. Tu macie taką małą drogę przed sobą. To jest taki model deominacyjny. W naszym przypadku tutaj uważamy, że mówienie o bezpieczeństwie to jest za mało. Mówi się w domu, mówi się w telewizji. Wbrew pozorom nigdy mowy o tym nie za dużo, ale naprawdę bezpieczeństwo to zależy od wszystkich, a od was szczególnie. I bezpieczeństwo, gdy idziecie po chodniku, i gdy idziecie poboczem drogi, i gdy jedziecie rowerem, i gdy jedziecie z rodzicami czy z innymi. Dlatego, że złe rzeczy na drodze dzieją się bardzo szybko i bardzo niespodziewanie. I dlatego wymyśliliśmy razem z waszymi nauczycielami taki dzień, bo może raz do roku to za mało, ale od tego chcemy zacząć. Taki dzień i o bezpieczeństwie nas wszystkich, szeroko pojętym bezpieczeństwie, będziemy mówić. Zobaczycie, jak to funkcjonuje. Są ekipy ratowników medycznych, to już jest ostateczność. Znaczy jest jeszcze inna ostateczność po medycynie, ale ich tutaj nie ma dzisiaj. Są strażacy, którzy wraz z policjantami są zazwyczaj w zdarzeniach na miejscu, na imprezie. I dlatego dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak to wygląda, jak wyglądają samochody ratownictwa medycznego, jaki sprzęt ma policja, jaki sprzęt mają straże. I chciałbym, żeby ten dzień nie był zmarnowany. To, żeś tam lekcje upieką, to się nie przyjmujcie, nieraz się robisz upieką, ale żebyście dzisiaj z tego dnia skorzystali, wyciągnęli wnioski, jak zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Organizatorom podziękuję. Są pasy ruchu, są znaki pionowe, są znaki poziome, jest sygnalizacja świetlna, tak? Czyli jakie jest nasze zadanie? Przejechać określoną trasę, przestrzegając znaków drogowych, to znaczy tam, gdzie mamy drogę z pierwszeństwem przejazdu, jedziemy, gdzie musimy ustąpić pierwszeństwo przejazdu, rozglądamy się, tak, w lewo, w prawo, wjeżdżamy sobie na rondo. Tam, gdzie jest znak stopu, musimy się bezwzględnie zatrzymać. Tam, gdzie są znaki poziomu linii bezwzględnego zatrzymania, musimy się zatrzymać. Ewentualnie, jeżeli sobie zobaczycie, że jest znak zaraz w lewo, to po prostu tą drogę zmienić nie można. Jesteśmy tutaj 40 minut, także myślę, że na pewno każdy z was będzie miał okazję skorzystać, przejechać. Jedna tylko uwaga. Jedziemy ostrożnie. Działają? Tak. No to dobra, to co jest nam jeszcze potrzebne? Łaźnia.
No dobra, to słuchajcie, nie mamy tak naprawdę za dużo czasu, więc wszystkich może wam nie pokażę. Włączę wam jeden taki normalny i zobaczcie, co my tutaj mamy w naszej karetce. Tu są takie specjalne trąby, podobne takie, jak są na pociągu między innymi. I one są bardzo głośne, używamy ich w momencie, kiedy dojeżdżamy na przykład do skrzyżowania. No dobra, to sprawdźcie, czy te podstawowe dźwięki działają. Sprawdźmy, czy te trąby działają, co wy na to? Jeszcze raz! Bardzo was proszę, żebyśmy się ułożyli, ustawili pojedynczo w rządku. Kolega już na koniec. I bardzo słuchajcie, wchodzimy tędy, rozglądamy się, oglądamy powoli i wychodzimy drugą stroną. Bardzo proszę, powoli, powoli, słuchajcie, żebyście... Ja jestem. A ile leków? O kurde, a jaki fajny Michał. I wychodzimy drugą stroną, jak już ktoś był. Lekko ten pisał. A to jest znowu z mamą. No nie, to tu jest jedna, to nie jest gaśnica. A co to jest? To jest taka, ktoś zapytał, zapytałeś? To jest taka specjalna butla z trenem medycznym. To są nosy, które się rozdzielają i można kogoś wyjąć spod samochodu na przykład. Wszyscy byli? Chłopaki? 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 Zapraszam was, bo nie usłyszycie zaraz. Chodźcie. Samolot gminy Bełgorzy wspólnie z panem marszałkiem województwa mazowieckiego postanowił zorganizować dla wszystkich dzieci z gminy Bełgorzy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzisiaj właśnie 6 maja przypada ten dzień, gdzie mówi się o bezpieczeństwie szczególnie najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W naszym przedsięwzięciu weźmie udział blisko 700 uczniów ze szkół, które znajdują się na terenie gminy Bełgorzy. Są to wszystkie szkoły podstawowe oraz publiczne gimnazjum w Bełgorzy. Chcemy, żeby dzieci wiedziały, jaka jest rola i zadania poszczególnych służb w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie są zadania policji w zakresie zapobiegania przestępczości drogowej, w zakresie poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, jakie są zadania Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa drogowego, jakie są zadania Inspekcji Transportu Drogowego. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać sprzęt transportowy i policji, i Straży Pożarnej, wyposażenie indywidualne policjantów, wyposażenie indywidualne strażaków, a więc wszystkie te rzeczy, którymi dysponują służby, żeby w razie zaistnienia zdarzenia mogli mieć skuteczną pomoc. Wspierasz kolumnowy. Czyli jeżeli osoba ale mów! Ej, 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 ej,
serdecznie. W imieniu samorządu województwa mazowieckiego chciałbym podziękować bardzo serdecznie organizatorom dzisiejszego Dnia Bezpieczeństwa Młodzieży w Belsku Dużym. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi, który jest propagatorem oczywiście bezpiecznego życia. Myślę, że to są bardzo ważne rzeczy. My jako samorząd województwa mazowieckiego staramy się w sposób bardzo aktywny wspomagać samorządy gminne, ale nie tylko. Staramy się w zasadzie tymi możliwymi działaniami, które są w naszej gestii, aby pomagać bezpieczeństwo na drogach, ale również i chyba, co jest najważniejsze, uczyć młodzież, dzieci bezpiecznego zachowania się. Myślę, że właśnie ten dzień dzisiejszy, który jest tu zorganizowany w Belsku Dużym, jest tym dniem, który będzie na przyszłość procentował bezpieczeństwem naszych dzieci, naszej młodzieży w tym zakresie ruchu drogowego, ale nie tylko. Myślę, że zachowanie w każdym miejscu, szczególnie gdy są wakacje, młodzież musi mieć wpojone na tyle swoje bezpieczne zachowanie, by rodzice i nauczyciele, wychowawcy były pewni, że młodzież sobie poradzi. Te wszystkie zajęcia, które dzisiaj tutaj widzimy, są po to wprowadzone, by młodzież mogła się zapoznać z różnymi elementami. Z różnymi elementami ruchu drogowego, również w zachowaniach przy zdarzeniach niebezpiecznych, które się dzieją. Więc myślę, że w całości, całość tego dnia będzie naprawdę dla młodzieży wyśmienita i z zadowoleniem dla wszystkich mieszkańców gminy Belsku Dużego.